Witam Cię w drugiej części filmu dotyczącego VPN. W tej części opowiem, jak używamy technologii VPN do połączeń do miejsc zdalnych. Jeśli nie oglądałeś pierwszej części, to polecam, abyś wrócił do niej, bo omawiam tam już podstawy tego zastosowania. Link do tej pierwszej części, jeśli Ci się nigdzie nie wyświetla, to na pewno jest w opisie do tego filmu. A teraz przejdźmy do szczegółów. Jak opowiedziałem w pierwszym filmie, możemy VPN-a użyć, aby uzyskać dostęp do usług, które znajdują się np. w sieci firmowej, daleko od nas lub np. u nas w domu, kiedy my jesteśmy poza nim. W tym zastosowaniu często użytkownicy zastanawiają się, dlaczego mają to w ogóle robić. Można przecież po prostu udostępnić takie usługi. Mamy np. serwer plików, to czemu nie udostępnić tej usługi? Tu pojawią się wspominane przeze mnie przeciwności. Po pierwsze, narażamy taką usługę na atak. Po drugie, część usług stworzona została do pracy w sieciach wewnętrznych i na przykład nie szyfruje naszych danych albo wprost nie jest przystosowana do dostępu z zewnątrz. Jak już mówimy o przykładzie udostępniania plików, to standardowo w sieciach wewnętrznych korzystamy z odpowiednich protokołów, najpopularniejszego SMB lub też AFP czy NFS. Ale to protokoły raczej do sieci wewnętrznych. Oczywiście nie znaczy to, że nie możemy udostępnić naszych plików bez VPN. Możemy, ale zwyczajnie trzeba nam do tego jakiegoś lepszego, bezpieczniejszego sposobu. Takowe zazwyczaj już nie są tak wygodne i szybkie. Więc znów nie korzystamy z nich raczej w sieciach wewnętrznych. Oczywiście mówię tu dość ogólnikowo, ale istotą było pokazać Ci tę różnicę. Mamy za sobą już temat, do czego to służy. Wiemy też, że ideą jest stworzenie specjalnego tunelu na dane, który będzie trafiał do odpowiedniego punktu, będzie szyfrowany i będzie bezpieczny. Od czego właściwie zacząć? Najprościej jest uruchomić usługę serwera VPN na swoim routerze. Oczywiście nie każdy router wspiera takie usługi. Jeśli wybierzesz tą opcję, zadbaj, aby Twój router był regularnie aktualizowany, i omijaj takie, które aktualizacji w ogóle nie dostają. Druga sprawa. Jeśli dysponujesz wydajnym łączem internetowym, weź pod uwagę, że przesyłanie danych przez serwer VPN wymaga sporo dodatkowej pracy dla routera, więc być może wybrany router nie zapewni Ci prędkości, jakiej się spodziewasz. Czyli na przykład mając łącze gigabitowe, może się okazać, że Twój router bez problemu pozwala Ci surfować po internecie z taką prędkością, ale już VPN będzie na nim znacznie wolniejszy. Trzecia sprawa, dość oczywista, ale może nie dla każdego. Pamiętaj, ściągając plik przez VPN ze swojej sieci domowej, Twój router go wysyła w internet, więc limituje Cię prędkość wysyłania Twojego łącza, na co zazwyczaj nie zwracasz uwagi, dobierając łącze do swojego domu. I jest to odwrotne, niż jakbyś pobierał pliki w domu. I czwarta sprawa, jaki wybrać rodzaj VPN-a. Wcześniej wspomniałem o tym, a zdecydowanie więcej powiem w części czwartej. Mamy wiele rodzajów usług VPN. Jakąś trzeba sobie wiadomo wybrać. Najlepiej sprawdź, co jest dostępne dla Twojego sprzętu, czyli na przykład, jakie usługi VPN w ogóle Twój router wspiera. A wtedy podejmij decyzję, opierając się o resztę aspektów, które przedstawię w filmie czwartym. Na pewno omiń usługę PPTP. Jest złamana i zupełnie nie jest już bezpieczna. Mamy też część kliencką. W większości przypadków każde urządzenie powinno obsłużyć dowolną technologię. Czasem będzie to wymagało dołożenia dodatkowego oprogramowania, co może być mało wygodne w użytkowaniu, no bo trzeba będzie otworzyć aplikację za każdym razem, ustanowić połączenie. Czasami jest to po prostu wspierane przez system i może być połączone cały czas, bądź w jakichś scenariuszach, które sobie wybierzemy. Sprawa kolejna, już piąta. Sprawdź, czy Twój adres IP jest publiczny, czyli czy nie jest przypadkiem za NAT-em, bo jeśli jest, to postawienie takiego serwera VPN stanie się mocno utrudnione. Co znaczy utrudnione? No, nie będziesz mógł tego postawić na swoim routerze. Będzie potrzeba po prostu do kupienia jakiejś dodatkowej usługi w internecie. Ale adres twój wcale nie musi być stały, bo akurat na ten problem są proste rozwiązania. Szósty temat to konfiguracja. Zazwyczaj proste domowe routery nie powodują w tym względzie wielkich trudności, ale musisz przejść przez to samemu, chyba że odnajdziesz odpowiedni tutorial dla twojego urządzenia. Niestety możliwości konfiguracji routerów jest tak dużo, że ciężko byłoby mi to pokazać w jednym czy nawet kilku filmach. Jeśli chcesz, abym pokazał przykładową konfigurację, na przykład dla routera TP-Link czy Asus, napisz o tym w komentarzu. No dobrze, a co jeśli twój router nie obsługuje serwera VPN lub usługa jest inna niż potrzebujesz lub jakikolwiek inny problem, którego nie możesz pokonać ze swoim routerem? No to potrzebujesz uruchomić taką usługę na jakimś innym urządzeniu. Często do tego wykorzystuje się serwery NAS. Nie polecam. Często używa się do tego urządzeń typu na przykład Raspberry Pi, czego też nie polecam. No dobra, już wyjaśniam dlaczego. Uruchomienie usługi na serwerze plików jest mało bezpieczne. Jeśli dojdzie do naruszenia tej usługi, będzie jakaś dziura w tej usłudze, atakujący ma już dość blisko do twoich danych. Przynajmniej mówiąc w dość dużym uproszczeniu. Dobra, no to co jest nie tak w Raspberry Pi? No, może nie ma w nim nic złego. Są po prostu dość mało wydajne w stosunku do swojej dzisiaj dość wysokiej ceny. Lepiej będzie ci zastosować na przykład jakiś używany terminal z nowszym procesorem. A jeśli potrzebujesz już prawdziwej, znacznej wydajności, to uruchom taką usługę na serwerze do tego przeznaczonym. To nadal można zrobić dość budżetowo i wydajnie. Oczywiście konfiguracja się wydłuży, utrudni, będzie wymagała trochę znajomości konfiguracji sieci komputerowych, być może nawet wymianę niektórych urządzeń. Jeśli chcesz na usłudze VPN postawić kluczowe zadania w swojej firmie, w tym miejscu gorąco polecam zlecenie wykonania tego rozwiązania w firmie zewnętrznej. Wbrew pozorom, nawet przy dobrych chęciach i staraniach z twojej strony możesz zagrozić swojemu bezpieczeństwu zupełnie nieumyślnie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszam do kontaktu, adres e-mail wyświetlam na ekranie. Jeśli mówimy o połączeniach do zdalnych zasobów, to może zajść taka sytuacja, kiedy do tych zasobów będzie łączyć się więcej osób z jednego miejsca. Sytuacja taka spotykana jest na przykład przy powstaniu filii firmy w innych miejscowościach. Tu warto byłoby, aby nie każde urządzenie musiało z osobna łączyć się przez VPN, bo to zwyczajnie niewygodne. Wtedy korzystamy z konfiguracji site-to-site. Czyli urządzeniem łączącym się będzie nasz router, czy tam serwer, w naszej filii. Odpowiedni ruch możemy przekierować przez ten tunel, nie musząc konfigurować go na wszystkich urządzeniach itd. Ułatwia to oczywiście zarządzanie też ruchem i nadzorowaniem choćby poprawności konfiguracji czy bezpieczeństwa. A dla użytkowników jest to jeszcze bardziej niezauważalne. W tej części filmu chcę poruszyć jeszcze jeden wątek, czyli co przesyłamy przez tunel, a co nie. No i jest to sprawa nie do końca oczywista. Najprościej jest, jeśli klient łącząc się z serwerem VPN będzie przesyłał wszystko przez ten tunel. Tylko że taka konfiguracja często jest bez sensu, ponieważ wtedy cały ruch internetowy użytkownika przechodzi przez serwer VPN. Oczywiście są sytuacje, kiedy tego chcemy, a to w trzeciej części filmu, ale myśląc o poprzednich przykładach, to już może niekoniecznie tego chcemy. No dlaczego? No bo będziemy obciążać nasze łącze internetowe na przykład w firmie czy w domu ruchem przez nasze urządzenia, które wcale nie musi przechodzić przez VPN. Sytuacja hipotetyczna. Ze swojego laptopa chcesz surfować po internecie i nie chcesz, żeby te dane przechodziły przez VPN, ale nadal chcesz mieć dostęp do swoich plików w domu. W takiej sytuacji często niektórzy ciągle łączą i rozłączają połączenie VPN. Można oczywiście tak robić, ale lepiej by było, gdyby jednak po prostu działo się to automatycznie w tle. Jest taka możliwość, by odpowiednio skonfigurować urządzenia, by tylko wybrana część ruchu przechodziła przez VPN, podobnie przy wspomnianych połączeniach site-to-site. Możemy zdecydować, które dane przejdą przez nasz serwer VPN, a które pójdą bezpośrednio do internetu. Jeśli chcemy uzyskać takie ustawienia, to trzeba się nastawić, że nie zawsze to się uda. Na przykład oprogramowanie klienckie w naszym laptopie czy telefonie może tego nie umieć. Ważne jest, byś wiedział, że można to też tak skonfigurować, a na tej podstawie możesz znaleźć odpowiednie informacje, czy dane urządzenia, czy dana aplikacja będzie na to pozwalała, czy też nie. Dziękuję za obejrzenie drugiej części i zapraszam do części trzeciej.